18 i 19 października firma Systemy Pomiarowe zorganizowała seminarium dotyczące akustyki budowlanej. Teoretycznie sam robię z tego szkolenia, ale wiecie, trzeba podglądać konkurencję. Na poważnie, to byłem zaciekawiony pokazem sprzętu i oprogramowania pomiarowego firmy Norsonic. Postrzegałem tę firmę jako producenta stukacza, źródła wszechkierunkowego czy mierników, ale nie miałem pojęcia o kamerze akustycznej, oprogramowaniu, a także rozwiązaniach dla laboratoriów badawczych. Po krótkiej prezentacji Katarzyny Małysy-Gajek dotyczącej oferty systemów pomiarowych, poza Norsonikiem dystrybuują produkty m.in. Grasa czy Odeona, oraz Elin Huchtala dotyczącej historii Norsonika, głos zabrała Agata Szelong. Przybliżyła ona w ciekawy i przystępny sposób teorię i podstawy dotyczące akustyki budowlanej, normy, wymagania, zjawiska. Następnie Jani Huchtala, już po angielsku, w sensie w języku angielskim, przedstawił aparaturę firmy Norsonic. Nie będę opisywał tutaj dokładnie poszczególnych urządzeń, bo każdy z nich zasługuje na osobny materiał, aby nakreślić przynajmniej najważniejsze atrybuty. Jeżeli chcecie, abym zrobił materiał o jakimś urządzeniu, to dajcie o tym znać w komentarzach poniżej, dodatkowo motywując mnie polubieniem wideo i subskrypcją kanału. Ja osobiście chętnie położyłbym łapki na kamerze akustycznej. I jeszcze jedno. Serce rośnie, gdy znajome twarze, takie jak Mateusz Weidman, prezentują tak wysoki poziom wiedzy i doświadczenia pomimo młodego wieku, a miałem okazję go poznać ucząc na inżynierii akustycznej na AGH. W kolejnym materiale sprawdzimy akustykę pomieszczeń podczas audio-video show, największej w Polsce wystawie sprzętu audio-video i kina domowego. Jak zawsze, dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.